witam 19. sesję Rady Miejskiej w Kłuszczu. Witam Państwa serdecznie, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawozdanie działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 18. sesji Rady Miejskiej w Kłuszczu. Punkt czwarty, podjęcie uchwał. Podpunkt A, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kłuszcz na rok 2012. Podpunkt B, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłuszczu nr 11, mam na 113 na 2011, dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłuszcz na lata 2012-2020. Punkt C, w sprawie zmiany uchwały nr 12, mam przez 12 na 2012 Rady Miejskiej w Kłuszczu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku. Podpunkt D, w sprawie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania wojskowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o finansowanie zadania pod nazwą ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadami opadowymi poprzez modernizację przepustów ciągu dróg gminnych Kłuszczu. Podpunkt F, w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Podpunkt F, w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kłuszcz na lata 2013-2018. Podpunkt G, w sprawie określenia zasad przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy. Podpunkt H, w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz innymi opiekunami. Podpunkt I, w sprawie zmiany uchwały nr 15-163-2012 Rady Miejskiej w Kłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w ramach udzielania dotacji i sposobu rozliczania dotacji celowych dla swoich wodów. Podpunkt J, w sprawie zmiany programu współpracy gminy Kłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Podpunkt K, w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Podpunkt L, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłuszczu. Podpunkt E, w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu honorowy obywatel gminy Kłuszcz lub zasłużony dla gminy Kłuszcz. Punkt 5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje. Punkt 6. Zapytania i wolne wnioski. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Punkt 7. Zamknięcie obrad. Czy są pytania dotyczące porządku obrad? Proszę radny. Panie Przewodniczący, ja zgłaszam wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Swój wniosek motywuje tym, że w mojej opinii, ale też w dużej części Rady, dobrze by było przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne, dlatego że wejście gminy w partnerstwo publiczno-prywatne to oznacza de facto zadłużenie gminy na, nie wiem, na jaką kwotę, bo trudno tutaj wyrokować, to będzie 10 czy 20 milionów złotych, obciążenie gminy na kilkanaście bądź więcej lat. I tutaj warto by było do tej sprawy wrócić, nie wiem, może w lutym, może w marcu, podjąć rzeczywiście taką uchwałę, ale może zorganizować jedno z Was spotkania z mieszkańcami, postarać się o to, żeby dotarły tutaj na takie spotkanie do nas osoby, które z jednej strony zajmowały się wdrażaniem takich partnerstw publiczno-prywatnych w Polsce, za wyłączeniem oczywiście tych najbardziej komercyjnych, bo gmina też nie będzie robić komercyjnie płatnej autostrady, tylko jednak chodzi o infrastrukturę wodociągi. Z drugiej strony, żeby też pojawił się na takim spotkaniu ktoś, kto miał doświadczenie nadzorcze. Czy z instytucji publicznych, czy z organizacji pozarządowych, osoby, instytucje, które zajmowały się też nadzorem, jakby kontrolą przeprowadzania takich przedsięwzięć w Polsce, bo to są duże pieniądze i przedsięwzięć było bardzo mało. No mało, byłoby z kilka, nie wiem, 50 czy coś koło tego pewnie w Polsce, z czego większość to są chyba, jeśli nie mylę, drogi płatne. Jeszcze jedno zdanie w tej kwestii. To jest w zasadzie taka uchwała intencyjna, która jakby wyrażałaby wolę Rady do tego, żeby burmistrz podjął kroki tutaj zmierzające do nawiązania takiego partnerstwa. Tutaj przeszkód nie ma, bo bez takiej uchwały jakby burmistrz może dalej jakby prowadzić konsultacje, czy zbierać dane i tak dalej. Nie jesteśmy jako Rada przeciwko. Chcemy, żeby do tematu, do takiej uchwały wrócić, powiedzmy, w marcu, ale wcześniej co najmniej dwa spotkania zorganizować z mieszkańcami na ten temat. Bo ja powiem tak, ja osobiście nie czuję się na dziś kompetentny. Nie wiem, czy większość z Państwa może powiedzieć, że zna zagadnienie, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne na nowych prawnych. Czy znają Państwo na tyle to zagadnienie, żeby
z ręką na sercu powiedzieć, głosuję i wiem o czym mówi uchwała, wiem czego dotyczy to partnerstwo, wiem na jakich zasadach to funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja bym tylko chciałbym dwa słowa odnośnie tej uchwały, tak? Tak jak Pan Radny zauważył, jest to uchwała, która ma charakter intencyjny, tak? Ona nie rodzi żadnych skutków. Uważam, że jest to ważne dla burmistrza, żeby wiedział, czy w ogóle tym tematem warto się zajmować, tak? No bo może się napracować, a okaże się, że Rada później w efekcie powie, że nie chcemy przystąpić do takiej partnerki. Więc myślę, że warto by było tutaj podjąć taką uchwałę. W efekcie później burmistrz ma taki tutaj zamysł, żeby powołać taki zespół spośród pracowników urzędu, tak? Myślę, że ten zespół również mogliby, w tym zespole również mogliby się znaleźć radni i razem wspólnie moglibyśmy po prostu popracować nad tym i żeby to jakoś tak była większa świadomość tego, tak, ze strony radnych. Mówię, to jest tylko uchwała intencyjna, ona nie rodzi żadnych skutków i powtarzam, no, dla burmistrza bardzo ważna, żeby wiedział, czy w ogóle temat jest warty rozważenia w przyszłości. To, przepraszam, panie sekretarzu, jednym zdaniem. Nikt z radnych nie mówi, że jest przeciwko. Sądzimy, że jest to szansa, ale naprawdę powinniśmy poznać więcej szczegółów, żeby podejmować decyzję, a i bez uchwały intencyjnej, no to ja mówię w swoim imieniu, ale myślę, że też w imieniu większości rady nikt z radnych na pewno nie będzie miał za złe burmistrzowi, jeśli podejmie działania zmierzające w tym kierunku, bo to jest ważny temat i musimy to zbadać. Na pewno nie warto, na pewno nie możemy tego odłożyć i powiedzieć, że takiej możliwości nie ma i nie chcemy z niej skorzystać. Na pewno trzeba się z tematem zapoznać. Dobrze, dziękuję. Te zdanie naprawdę. Przechodzimy do głosowania. Bo ja się obawiam, żeby to nie było tak jak z Deloitte'em, prawda? Było pismo od burmistrza w sprawie zajęcia stanowiska przez komisję. No niestety na dzisiejszą dobę niektóre komisje się nie wypowiedziały w ogóle, więc to się później jakoś tak rozmydla i stanowiska jednoznacznego komisji nie ma. Więc no chcielibyśmy po prostu, żeby Rada się jakoś wypowiedziała w tym temacie, no nie zobowiązująco. Tutaj chodzi o to, tak samo uważam, drodzy Państwo, że należałoby więcej wiedzieć coś na ten temat, to jest raz. Dwa, nie znamy jeszcze budżetu Unii Europejskiej, który będzie w przyszłym roku na początku ustalany. I tutaj chciałbym się spytać Pani Szkarbnik, czy jeśli będziemy zadłużeni, albo będziemy musieli, prawda, spłacać daną inwestycję, czy będziemy w stanie później skorzystać ze środków Unii Europejskiej? Czy takie szybkie działanie nam nie przeszkodzi? Jak Pani myśli? Bo musimy mieć, prawda, jakiś wkład własny. Tu będziemy musieli wkładać inwestycje. Także tutaj... Słuchajcie Państwo, dobrze, został zgłoszony wniosek przez radnego Szydlika w sprawie zdjęcia z porządku dzisiejszych obrad punktu w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez radnego Szydlika? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Dwa, trzy, cztery. Radny Wojtyla głosował? Policzyłeś. Szybko puściłeś rękę. Nie. Czyli było tak. 8 za, 8 było za. Dobrze, 8 było za. 8 za, 3 przeciw i 4 wstrzymujące. Tak? Dobrze, tak było. To ja jeszcze chciałbym do porządku obrad zgłosić projekt burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr 17-176-2012 Rady Miejskiej w Kłuczu dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Może przeczytam uzasadnienie. Uchwała dotyczy zwiększenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy na modernizację istniejącej studii do pobierania wody w Jasienicy przez jednostki OSP do celów przeciwpożarowych. Czy są pytania w tego wniosku?
Ja wiem, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez radnego Gajsa? Jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czytam nowy porządek. A, przepraszam, chciałem powiedzieć, że uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla ochotniczych straży pożarnej będzie w punkcie po wieloletniej prognozie finansowej. O właśnie, wejdzie w miejsce projektu uchwały w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego. 4e. Ale proszę Panią, dziękuję, że mi Pani przypomina, ale czy ten punkt będzie? Przecież to nie jest obowiązkiem moim wprowadzania tego punktu. Nie, ten punkt jest w statucie. Jest w statucie, tak. Jest w statucie, tylko nie nakazuje mi tego. Dziękuję bardzo. Wie Pani, sesja są to obrady Rady, a Pani Burmistrz jest do tego, żeby nam doradzał prawnie na tej sesji. To jest to doradzanie prawne, tak? Tak, woli kultury, ja mam takie zastrzeżenie co do niewielu Pani głosów. No właśnie, ale... wypadało mi chyba zapytać się, czy udzieli Pani głosu. Skoro Pani tak stawi się. Będę kultura wszędzie powinna Pani zerać. Czytam nowy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawozdanie działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 18 sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, protokół do wglądu w pokoju 38. Punkt czwarty, podjęcie uchwały. Podpunkt A, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2012. Podpunkt B, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 11/113/2011 dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie letniej prognozy finansowej w latach 2012-2020. Podpunkt C. W sprawie zmiany uchwały nr 12/12/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku. Podpunkt D. W sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie zadania pod nazwą ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami powierzchniowymi i opadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminnych w Tłuszczu. Podpunkt E. W sprawie zmiany uchwały nr 17/176/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Podpunkt E. W sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Tłuszcz na lata 2013-2018. Podpunkt G. W sprawie określenia zasad przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Podpunkt H. W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami cięcymi oraz dziecinnymi dziennymi opiekunami. Podpunkt I. W sprawie zmiany uchwały nr 15/163/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji, sposobów czy rozliczania dotacji celowych dla swoich wodnych. Podpunkt J. W sprawie zmiany programu współpracy gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Podpunkt K. W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Podpunkt L. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Podpunkt L. W sprawie zasad i trybu nadania oraz odmówienia tytułu honorowy obywatel gminy Tłuszcz oraz zasłużony dla gminy Tłuszcz. Podpunkt 5. Interpelacje Rady. Odpowiedzi na interpelacje. Punkt 6. Zapytania i wolne wnioski. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Punkt 7. Zamknięcie pogody. I proszę teraz o sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Ja na początku chciałbym serdecznie przywitać Pana Przewodniczącego, Radę, radnych wszystkich, sołtysów. Teraz jeszcze przewodniczących rad osiedlowych, przedstawicieli spółek spółki wodnej. No i wszystkich przybyłych na sesję mieszkańców.
Niestety dziś pan burmistrz nie mógł być na tej sesji, ale prosił mnie o odczytanie sprawozdania. Tak to... Na wstępie chciałbym państwa poinformować o przyczynach mojej nieobecności na sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym. Zarządzeniem nr 323/12 marszałka województwa mazowieckiego Adama Stróżika zostałem powołany do zespołu do spraw modernizacji linii kolejowej E75. W skład zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i w dniu 29 listopada, czyli po ustaleniu z przewodniczącym Rady terminu sesji Rady Miejskiej, zostałem zaproszony na pierwsze spotkanie zespołu, na którym zostaną omówione zasady działania zespołu oraz przedstawienie wniosków wniesionych przez przedstawicieli społeczności lokalnej. Na podstawie paragrafu 38 ustęp 1 punkt 3 statutu gminy Tłuszcz niniejszym przedkładam Radzie Miejskiej w Tłuszczu sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od dnia 30 października 2012 do dnia 4 grudnia 2012. W okresie międzysesyjnym brałem udział w następujących spotkaniach i wydarzeniach. 30 października uczestniczyłem w spotkaniu z panem Krzysztofem Zdanowiczem z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie koncepcji wiaduktu. 5 listopada uczestniczyłem w konferencji w ramach projektu Rozwój Elektronicznej Administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 6 listopada podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wydziału Dróg Powiatowych i Burmistrza Tłuszcza, została wybrana koncepcja skrzyżowania bezkolizyjnego na drodze wojewódzkiej nr 634, która została wysłana do PKP PLKSA do akceptacji. 7 listopada wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Tłuszczu uczestniczyliśmy w spotkaniu na temat partnerstwa publiczno-prywatnego zorganizowanej przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. 8 listopada dokonałem uroczystego otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy, na które otrzymaliśmy dofinansowanie 80% w kwocie 267 584 zł. 11 listopada uczestniczyłem w uroczystościach uroczystych obchodach 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Listopada brałem udział w konferencji w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 13 listopada uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. 16 listopada brałem udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 18 listopada uczestniczyłem w spotkaniu z profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Czarneckim, ekspertem do spraw apiterapii. 19 listopada brałem udział z przedstawicielami PKP PLKSA w sprawie skrzyżowania wielopoziomowego na drodze nr 634 w Tłuszczu, na którym została zaakceptowana propozycja przedstawiana przez zarządców dróg na terenie miasta Tłuszcz. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie przez PKP PLKSA, na którym zostaną ustalone zasady finansowania prac projektowych, wykupu gruntów i budowy dróg dojazdowych,
Następnie spotkałem się z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radosławem Rybickim, z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Krzysztofem Strzałkowskim, z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim i prezesami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tomaszem Strzyczyńskim i Andrzejem Maconiem. 22 listopada uczestniczyłem w spotkaniu wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego. 23 listopada brałem udział w spotkaniu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 24 listopada uczestniczyłem w uroczystych obchodach 50. rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich Kalinki Związkowego. Następnie uczestniczyłem w spotkaniu grupy terapeutycznej AA. 25 listopada uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. W konferencji uczestniczył m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Strudzik. Natomiast zastępca burmistrza Waldemar Banaszek brał udział w ostatniej wystawie z okazji 150-lecia pierwszego przejazdu pociągu przez stację Tłuszcz, zorganizowanej przez pana Tadeusza Sasina w Muzeum Ziemi Puszczańskiej. 28 listopada w Strachówce została podpisana umowa na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Kozłach. Kwota dofinansowania około 2 200 000. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego, Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Paweł Solis, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego i Konrad Rytel, wicestarostwa Wołomiński i radni Stuszcza też uczestniczyli w tym. 1 grudnia wraz z wiceburmistrzem Waldemarem Banaszkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Gajcym oraz radnym Dariuszem Kurem, Włodzimierzem Malinowskim i panem Robertem Szydlikiem uczestniczyliśmy w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego w budynek kościoła parafii pod wezwaniem błogosławionych męczenników podlaskich. Uroczystością przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski. 2 grudnia wraz z wiceburmistrzem Waldemarem Banaszkiem uczestniczyliśmy w zebraniu z mieszkańcami miejscowości Miące, Jadwin, Franciszków, Stasinów, zorganizowanego przez radnego Mirosława Sobczaka. Teraz jeszcze bym chciał wręczyć panu prezesowi Straży Pożarnej w Biązce akt przekazania sprzętu strażackiego. Z wielką radością przekazuję strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Biązce motopompę marki Honda typ WT30X zakupioną z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Urzędu Gminy w Puszczu. Wierzę, że otrzymany sprzęt ułatwi pracę strażakom, a jego wykorzystanie przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej gminie. Jest może pan prezes? Przystępujemy do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu 18 sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał chciałem poinformować, że na stan 15 radnych na sali obecnych jest 15 radnych, a więc wszystkie uchwały podejmowane będą prawomocne. I punkt czwarty, podpunkt A, to jest uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012. Na podstawie
artykuł 18 ust. 2 punkt 4 artykuł 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym w punkt 31 roku nr 142 ust. 1520 zmianami artykuł 211, 212, 216 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 1 artykuł 235, 36 ustęp 1, ustęp 2, ustęp 4 punkt 1 artykuł 242 ustęp 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku w finansach publicznych dziennik ustaw nr 157 pozycja 1240 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Puszczu oraz następuje. Paragraf 1. W uchwale budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę 39 802,9 zł, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących 46 382,9 zł. Zmniejszenie planu dochodów bieżących 6580 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1, punkt 2 dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 39 802,9 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących 244 906 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących 293 629 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych 10 118 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych 19 030 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt 3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi. Plan dochodów budżetowych 48 568 211 93 grosze, w tym plan dochodów bieżących 45 708 601 złoty 99 groszy, plan dochodów majątkowych 2 859 609 94 grosze, plan wydatków budżetowych 48 953 946 79 groszy, w tym plan wydatków bieżących 43 250 673 złote 44 grosze. Plan wydatków majątkowych 5 703 273 złote 35 groszy. Plan wydatków, paragraf 2 punkt 1. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok opisa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii opisa załącznik nr 4. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wyjaśnił burmistrzowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Burmistrz ogłosił niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Proszę radny sobie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zebrali w sprawie tej uchwały budżetowej złożyć wniosek o przeniesienie kwoty 15 200 zł z części pozostałej do po wykonaniu projektu do działu 900. Rozdział 915, paragraf 60-50, jest to pozycja 89 załącznika numer 3 do działu 801, rozdział 801-01, paragraf 60-60, kwoty 5400 oraz kwoty 9800 z działu z działu 900, rozdział 915, paragraf 60-50 do działu 921, rozdział 921-09, paragraf 60-50. Jest to do pozycji 109 załącznika nr 3 uchwały budżetowej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, tak, ale zaraz. Czy chodzi o uchwałę budżetową? Wiem, pan skarbnik. Proszę, pan skarbnik. Proszę państwa, od momentu, kiedy Rada otrzymała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, wpłynęły następujące wnioski. Przedszkole samorządowe Baśniowa Kraina zwróciło się z wnioskiem o wprowadzenie kwoty 5000 zł z wpływów z usług i z planowanego większego wykonania wpływów z wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu, no i zwiększenie wydatków na zakup środków żywności również w kwocie 5000 zł. To jest jeden wniosek, który no, należałoby rozpatrzeć, ponieważ będzie brakowało środków na żywienie dzieci w przedszkolu w miesiącu grudniu. Następny wniosek dotyczy zadania inwestycyjnego ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami
podsionkowymi i opadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminnych w Tłuszczu. I proszę Państwa, tutaj mamy w zadaniach inwestycyjnych kwotę 82 917,80 zł. Jest to kwota, która jest zaangażowana. Na tą kwotę są podpisane umowy, a zgodnie z umową, która zostanie podpisana po podjęciu przez Państwa uchwały dzisiaj odnośnie zabezpieczenia wekslowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obliguje gminę do wykonania tablicy informacyjnej i tutaj zwiększenie wydatków na to zadanie o kwotę 100 zł. Na wykonanie tej tablicy. I następny wniosek to prośba o zabezpieczenie z rezerwy ogólnej 3000 zł na dotację dla OSP Jasienica na realizację zadania modernizacja istniejącej studni do pobierania wody w Jasienicy poprzez przez jednostki OSP dla celów przeciwpożarowych. Tutaj mieliśmy podjętą uchwałę, proszę Państwa, w kwocie 7000 zł na to zadanie inwestycyjne. No, okazuje się ta kwota po prostu za mała i wniosek wpłynął o zwiększenie tej kwoty o 3000 zł. I prośba, żebyście Państwo rozważyli te wnioski, ponieważ no, za chwilę mamy koniec roku i to jest już ostatni moment na wprowadzenie zmian, jeśli chodzi o realizację wydatków. Dziękuję. Pani Starczyk, czy może tak, tak, ale po przegłosowaniu wniosku, tak? Tak, 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 Panie Przewodniczący. Proszę. Panie Przewodniczący, ja mam prośbę taką w związku z tym, że Rada jest zapoznana z tymi wnioskami w większości, żeby te wszystkie wnioski głosować razem. I nie tworząc dodatkowych dokumentów, tylko zmiany wprowadzić do... Dobrze, to wniosek jest radnego Sobczaka. I pani skarbnik, tak? Tak. Znaczy ja autopoprawki do projektu budżetu składam w imieniu burmistrza. Burmistrza, tak, 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 tak. A więc kto z Państwa radnych jest? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem do zmian w budżecie zgłoszony przez radnego Mirosława Sobczaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 za. Wszyscy byli za. Wszyscy. Projektem nie głosujemy Państwami. A teraz wnioski zgłoszone przez pana burmistrza i panią skarbnik. Pana burmistrza, tak? Burmistrza. Dobrze, teraz. Także teraz głosujemy za wnioskami złożonymi przez radnego Sobczaka oraz pana burmistrza zgłoszonego przez panią skarbnik. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Mirek, chodź. Proszę uwagi. Wznawiam proszę Państwa wznawiam obrady 19 sesji po przerwie. Znalazłaś? Wracamy do uchwały budżetowej. Czytam projekt uchwały budżetowej. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany.
Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę 44 802,09 zł, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących 51 382,09 zł, zmniejszenie planu dochodów bieżących 6 580 zł zgodnie z założeniem numer 1. Punkt drugi, dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 44 802,09 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących 247 740 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących 298 354,09 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych 28 318 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych 34 130 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt trzeci. Po dokonanych zmianach budżet wynosi: plan dochodów budżetowych 48 573 211 złotych 93 grosze. Plan dochodów bieżących 45 713 601 złotych 99 groszy. Plan dochodów majątkowych 2 859 609 złotych 94 grosze. Plan wydatków budżetowych 48 958 946 złotych 79 groszy. W tym plan wydatków bieżących 43 252 573 złote 44 grosze. Plan wydatków majątkowych zgodnie plan wydatków majątkowych 5 706 375 złotych 35 groszy. Paragraf drugi. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określa załącznik nr 4. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego. Czy są pytania w związku z tą uchwałą? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała za przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 11/113/2011 dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym dzielnik ustaw 2001 roku nr 142-1551 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226, 227, 279, artykuł 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 3169 z późniejszymi zmianami, artykuł 169-170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku, dziennik ustaw nr 245, pozycja nr 2104 roku w związku z artykułem 121 ust. 7 i 8 oraz artykuł 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, dzień ustaw nr 150, pozycja 1207 z pierwszymi zmianami Rada Miejska w Tłuszczu uchwala następnie. Paragraf pierwszy. Zmienia się okres objęty wieloletnią prognozą finansową z lat 2020 na lata 2012-2020 na lata 2012-2023. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 11/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 12/119/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 12/121/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 13/1163/2012 dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 14/143/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 16/166/2012 dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 17/175/2012 dnia 17 września 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 18/182/2012 dnia 29 października 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2
wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 11 na 113 2017 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zmienionego uchwały Rady Miejskiej nr 12 na 119 2012 z 21 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zmienionego uchwały Rady Miejskiej nr 12 na 121-2012 dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zmienionego uchwały Rady Miejskiej nr 13 na 133-2012 dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zmienionego uchwały Rady Miejskiej nr 14 143-2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 17 na 175 na 2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zmienionego uchwałą Rady Miejskiej nr 18 182 na 2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2012-2020 zgodnie z orzeczeniem nr 2 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 4. Uchwała podzieli się z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Tu są pytania dotyczące tej uchwały. Proszę Pani skarbnik. Ja tylko proszę Państwa, chcę powiedzieć, że w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 uległy zmiany uchwały zgodnie z wnioskami, które dzisiaj zostały zgłoszone i przegłosowane przez Radę. Tak, ale one zostały na... Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa, tak, wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana na okres, na jaki są zaciągnięte zobowiązania lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W projekcie budżetu na 2013 rok, który przedłożył burmistrz 14 listopada Radzie, zaplanowane są kredyty do zaciągnięcia w 2013 roku i okres wpłaty jest do 2023 roku. Stąd konieczność po prostu wydłużenia tego okresu wieloletniej prognozy finansowej. Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest? Ale proszę uwagi. Kto z Państwa tych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr 11 na 113 na 2011 dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2012-2020. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 na 122 na 2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 litera C artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o Zarządzie Gminy w 1 roku nr 142 pozycja 591 z późniejszymi zmianami artykułu 89 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych dziennik ustaw nr 157 pozycja 1240 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Tłuszczu uchwała następnie. Paragraf 1 punkt 1. W uchwale nr 12/122/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 3 458 835,76 groszy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. Punkt drugi. Pozostałe zapisy uchwały nr 12/122/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu pozostają bez zmian. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały podlega się burmistrzowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej gminy Tłuszcz w biuletynie informacji. Czy są pytania? Kto z Państwa radnych jest w sprawie zmiany uchwały nr 12/122/2012 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2012 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wykslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie zadania pod nazwą ochrona terenów zurbanizowanych przed wodnymi
wodami podsionkowymi i opadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminy w Tłuszczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 litera E i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dzień ustawy z 2005 roku, nr 142 1999, z mniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do kwoty 38 722 zł 19 groszy łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie zadania pod nazwą ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsionkowymi i opadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminy w Tłuszczu w ramach programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsionkowymi i opadowymi, która zostanie zawarta pomiędzy gminą Tłuszcz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 5 lat od daty zakończenia zadania. Paragraf 2. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych wynikających z mniejszej uchwały będą wpływy z udziału podatku dochodowych od osób fizycznych stanowiące dochód własnej gminy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wyżej burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 4. Uchwała oczywiście z gminą podjęcia. Są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie zadania pod nazwą ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsionkowymi i odpadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminnych w Tłuszczu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 17 na 176 na 2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Na podstawie artykułu 7 ust. 1, punkt 14, artykuł 18, ust. 2, punkt 15, artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminy dzielnik ustawy 2001 roku nr 142 1991 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 62 ust. 1, ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, dziennik ustaw 2009, nr 178, pozycja 1380, z zmianami Rada Miejska Tłuszczu uchwala to następuje. Paragraf 1, punkt 1. W uchwale nr 17 na 176 na 2012 Rady Miejskiej Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1 otrzymuje następujące zmiany. Przekazuje się środki finansowe stanowiące dochody własnej gminy dla OSP w Jasienicy w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację istniejącej studni do przepowierania wody w Jasienicy przez jednostki OSP do celów przeciwpożarowych. Punkt 2. Pozostałe zapisy uchwały nr 17176 na 2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu pozostają bez zmian. Paragraf 2. Wykonanie uchwały do września burmistrza Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała Rady Miejskiej. Czy są pytania? A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 17 na 176 na 2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Tłuszcz na 2013-2018. Na podstawie artykułu 17 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2001 roku nr 142 1991 z zmianami artykułu 18 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dziennik ustaw 2001 roku na nr 175 pozycja 1362 z mniejszymi zmianami Rada Miejska w Tłuszczu uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminą strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2018, która stanowi załącznik niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyraża się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2013 roku. Załącznik do tej uchwały do wyglądu pokoju 38. I na komisję. Czy są pytania czy są do tej uchwały? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Tłuszcz na lata 2013-2018? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Następny projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gmin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy dzielnej ustawy z 2001 nr 142 pozycja 1559 artykuł 50 ust. 6 oraz artykuł 96 ust. 4 w związku z artykułem 41 punkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dzielnej ustawy z 2009 roku nr 175 pozycja 1360 pozycja 1360 postanawia co następuje. Usługi opiekuńcze, paragraf 1, punkt 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznaje się, po punkt 1, osobom samotnym, które z powodu wieku, chorób lub inwalidztwa wymagają pomocy innych osób w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, a są jej pozbawione. Po punkt 2, osobom przewlekle chorym w rodzinie, których stan zdrowia wymaga codziennej pielęgnacji i opieki, a rodzina takiej pomocy nie może im zapewnić. Punkt 2, usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, którzy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Punkt 3. Osoby niespełniające warunków, o których mowa w ust. 2 ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość opłaty w procentach od ceny usługi określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Wymienione w załączniku nr 1 kwoty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Punkt 5. W uzasadnionych przypadkach sytuacja rodzinna, materialna lub zdrowotna kierownik ośrodka pomocy społecznej wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może zwolnić całkowicie lub częściowo osoby, o których mowa w ustępie 3 za odpłatności za usługi, a w szczególności. Podpunkt 1. Osoby, których udokumentowane wydatki ponoszone na zakup leków i kosztów leczenia stanowią co najmniej 50% ich dochodów. Podpunkt 2. Osoby, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, inne osoby, dla których ponoszenie odpłatności stanowiłoby nadmierne obciążenie lub też nie wytrzymałoby skutki udzielonej pomocy. Punkt 6. Wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa się w decyzji o przyznawaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych. Punkt 7. Odpłatność wznoszona na rachunek ośrodka pomocy społecznej w Puszczu za pośrednictwem wynagrodzenia usług w rozliczeniu miesięcznym do dnia 15 następnego miesiąca. Gratulacje, ale ta rozmowa nie pomaga mi za bardzo. Nie pomaga mi ta rozmowa pani za bardzo. Zasady zwrotu pozostałych świadczeń. Paragraf 2, punkt 1. Wydatki na usługi lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Punkt 2. Od świadczeniobiorcy, którego dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej można dochodzić zwrotu do 50% kwoty przyznawanego świadczenia. Punkt 3. W uzasadnionych przypadkach związanych z tą sytuacją materialną, zdrowotną lub rodzinną, jeżeli zwrot świadczenia stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też nie wytrzymałoby skutki udzielonej pomocy, kierownik ośrodka pomocy społecznej Puszczu na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu kwoty udzielonego świadczenia, rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty płatne miesięcznie nie dłużej niż przez okres 2 lat lub odroczyć termin zwrotu. Punkt 4. W przypadku, gdy osoba zobowiązana do zwrotu należności nie spełni ciężącego na niej zobowiązania, nie może otrzymać ponownie świadczenia o charakterze zdrowotnym do czasu jej uregulowania. Punkt 5. W decyzji przyznającej świadczenia określa się kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin i sposób zwrotu. Punkt 6. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej, jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. Wydatki pogrzebowe pokrywa się z tego zasiłku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wyrzeźni burmistrzowi Puszcza i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w Puszczu. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 17/195/04 Rady Miejskiej w Puszczu z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad zeznania i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych oraz płatności za usługi opiekuńcze. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2013 roku. Tu są pytania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie określenia zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Na podstawie 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennym ustawy z 31 roku nr 142 pozycja 1559 ze zmianami oraz artykuł 55 ust. 1 ustawy dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennym ustawy 2011 roku nr 145 pozycja 265 uchwała 12 paragraf 1 przyjmuje się następujące plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Podpunkt 1. Kontrola warunków
jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonej przez gminę Tłuszcz raz w roku. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonej przez inne niż gmina Tłuszcz podmioty raz w roku. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych, których gmina Tłuszcz zleciła organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 raz w roku. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych działalność na podstawie z innymi niż gmina Tłuszcz podmiotami raz w roku. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w opiekunów dziennych, którym gmina Tłuszcz zleciła organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 raz w roku. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych na podstawie umów zawartych z innymi niż gmina Tłuszcz podmiotem raz w roku. Paragraf drugi. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego na pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie jednego miesiąca rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1 punkt 2 do 6. Paragraf 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacjach i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawach gminnej opieki przez dziennego opiekuna, burmistrz gminy Tłuszcz może prowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w paragrafie 1. Paragraf 4. Tryb i zakres nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami określa załącznik numer do uchwały. Wykonanie uchwały podlega się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała w sprawie, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 na 163 na 2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, którym postępowania w sprawach udzielenia dotacji i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w dzienniku z 1961 roku nr 162 pozycji 55 z zmianami artykuł 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 1961 roku prawo wodne dzienniku z 16 roku 145 oraz artykuł 250 i 251 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w miastach publicznych dziennik ustaw nr 157 pozycja 1245 z zmianami Rada Miejska Tłuszczu uchwała co następuje. Paragraf 1. W załączniku do uchwały nr 15 na 163 na 2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych prowadzi się następujące zmiany. Dotychczasowy paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje burmistrz Tłuszcza po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do Spraw Budżetu i Inwestycji, mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym do Ojca Miejskiego. Czy są pytania? Ale to nic. Przepraszam, ale nie w tym punkcie. Przepraszam bardzo, ale panie przewodniczący, proszę sprawdzić w statucie gminy paragraf 12 ust. 3, że przewodniczący jednostki pomocniczej może zabierać głos na tych samych prawach, co radny, bez prawa głosowania. Jako sołtys uważam, że ja w tej sprawie powinienem zabrać jakiś głos. Może nie i uzyskać informacji, bo dotyczy to konkretnie całej gminy i terenu wiejskich. Nie wiem, decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący. No. Czy może pan zabrać głos jako prezes spółki wodnej? Przepraszam bardzo, ja chcę zabrać głos jako sołtys. No, nie, ja to przewodniczący spółki. Mam konkretne pytanie. Jaki cel ma wprowadzenie tej zmiany? Czy spółka wodna z każdym papierkiem będzie biegała teraz do Komisji Finansowej, żeby uzyskać pozwolenie na wejście w teren i zrobienie jakiegoś konkretnego roku? Czy spółka wodna, z tego co ja się orientuję, to i tak przygotowuje harmonogram rzeczowo-finansowy dokonywanych kroków? Panowie, państwo radni, przestańcie wykorzystywać spółkę do własnych rozgrywek. Dajcie spółce normalnie pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. No, pozwoli pan, panie przewodniczący spółki wodnej, że się odniosę do słów, które pan wypowiedział, gdyż jestem autorem tej uchwały. Uchwała jest pokłosiem decyzji, jakie miały miejsce wcześniej. Spółka po pierwsze nie złożyła wniosku zgodnego z procedurą.
Po drugie, nie było opinii Komisji Budżetowej. Ani pozytywnej, ani negatywnej. Nie było żadnej. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, a więc przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 15/163 na 2012 Rady Miejskiej w Puszczu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. A kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? 13 za, dwie osoby przeciw. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Na podstawie artykułu 5a ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dziennik ustaw 2010 roku nr 264 Polska 1566 50 zmianami oraz artykuł 7 ust. 1 punkt 19 artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2001 roku nr 162 Polska 1591 z 50 zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1. Załączniku nr 1 do uchwały nr 18/193/2012 Rady Miejskiej w Puszczu z dnia 24 2012 roku w sprawie programu współpracy gmin Puszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie. Organizacjach pozarządowych rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu artykułu 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dziennik ustawy od 2010 roku nr 234, pozycja 1536. W paragrafie 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie. Dotacji rozumie się przez to dotacje w rozumieniu artykułu 126 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku w finansach publicznych, dziennik ustaw 2009 roku nr 157, pozycja 1240. W paragrafie 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie. Celem głównym programu współpracy gminy Puszcz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom 50+, w szczególności. W paragrafie 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie. Planowane środki na realizację programu współpracy gminy Puszcz z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku wynoszą 150 tysięcy złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podziela burmistrzowi Puszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zmiany programu współpracy gminy Puszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała się nie podjęcia. Następny projekt w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2021 roku nr 132 pozycja 1559 z późniejszymi zmianami, artykuł 4 ust. 1, 2 i 5 oraz artykuł 18.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw 2008 roku nr 70, pozycja 476 z późniejszymi zmianami, a także artykuł 10 ust. od 1 do 4 ustawy z dnia 29 lipca 2008 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, dziennik ustaw 2018 roku nr 23, pozycja 124 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska Puszcz uchwała następuje. Paragraf 1. Celu podjęcia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podjęcia burmistrza i puszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? A więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała się jednomyślnie. Projekt ustawy uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na podstawie ust. 2 punkt 15 ust.
ustawy dnia 8 marca 2008 roku o samorządzie gminnym, że w statucie do nr 142/1950 zmianami oraz artykułu 27 punkt 3 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego, że w statucie 2000 roku nr 98/1071 z późniejszymi zmianami po rozpatrzeniu skargi zaskarżącego Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się o załatwieniu skargi na działalność dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu dnia 5 listopada 2012 roku, skierowanie do Rady Miejskiej Tłuszczu, data wpływu do Urzędu Miejskiego Tłuszczu w dniu 5 listopada 2012 roku, pozycja U6651, wpływ do Biura Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 7 listopada 2012 roku, pozycja numer 36, paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, o której mowa w paragrafie 1. Paragraf 3. Uzasadnienie dniejszej uchwały stanowi załącznik. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia. Czy są pytania w związku z tą uchwałą? Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeden głos wstrzymujący. 14 za. Nie, jeden głos. Tak, wstrzymujący. Następna uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania tytułów honorowych obywateli gminy Tłuszcz lub zasłużonych dla gminy Tłuszcz. Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym dziennik ustaw 2001 roku nr 142/1950 zmianami oraz się następuje. Paragraf 1. Mając na uwadze uhonorowanie obywateli za zasługi dla gminy Tłuszcz ustanawia się tytuł honorowy obywatel gminy Tłuszcz i zasłużony dla gminy Tłuszcz. Paragraf 2. Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów honorowych obywateli gminy Tłuszcz lub zasłużonych dla gminy Tłuszcz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Są pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu honorowy obywatel gminy Tłuszcz lub zasłużony dla gminy Tłuszcz? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Przystępujemy teraz do punktu 5, czyli interpelacji radnych, odpowiedzi na interpelację. Ja tutaj informację przeczytam o spółki wodnej. Spółka wodna Tłuszcz wodę pana przewodniczącego o poinformowanie radnych w sołtysku, że jest możliwość dobrowolnej wpłaty w wysokości 50% diety z sesji z dnia 4 grudnia 2012 roku. Zdeklarowanie się będzie jednością radnych i sołtysów ze spółką wodną. Z poważaniem zastępca przewodniczącego spółki wodnej Tłuszcz Mirosław Sarnowski. Teraz poproszę pana burmistrza o odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji. Odnośnie interpelacji radnego Sasina w sprawie terminu uroczystości tzw. złotych godów. Informuję, iż odbędzie się ona w dniu 15 grudnia 2012 roku, w godzinie 11.30 w kościele Świętego Jańskiego. Następnie w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Program uroczystości został wywieszony na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tłuszczu. W zakładce kalendarz wydarzeń. Jest to uroczystość zamknięta, wstęp tylko dla zaproszonych gości i rodziny. Dwa. Odnośnie interpelacji radnego Szydlika w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej prowizji dla sołtysów za pobieranie podatku śmieciowego. Informuję, iż w tej sprawie wypowiedział się Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, który wyjaśnił, że uiszczanie opłatku sołtysa jest formą inkasa. Tak więc, aby była możliwość pobierania opłat w drodze inkasa, powinny regulować to odpowiedni zapis w ustawie. Niestety ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach takiej dyspozycji nie przewiduje. Na marginesie informuję, że zgodnie z paragrafem 57 ust. 1 statutu inicjatywę uchwałodawczą posiada nie tylko burmistrz, ale każdy radny. W związku z czym każdy radny, jeżeli widzi potrzebę uregulowania takiej kwestii, powinien przygotować odpowiedni projekt,
doradca prawny urzędu w ramach zapewnianej przez burmistrza obsługi rady sprawdzi taki projekt pod względem formalno-prawnym. Inicjatywa uchwałodawcza nie oznacza zlecenia przygotowania projektu uchwał burmistrzowi przez radę. Ja przepraszam, panie burmistrzu, to chodzi o ustawę wcześniej, tak? Tak. Chodziło o uchwałę. Nie ustawę. Jeśli ustawa przewiduje możliwość inkasa, to wtedy jest taka możliwość. Ta ustawa już na nic też nie przewiduje, więc nie ma możliwości, żeby sobie się pobierali odnośnie interpelacji radnej Kubowicz w sprawie wycięcia krzaków wzdłuż ulicy Rzecznej, jeśli nic nie. Informuję, iż to nastąpi. To już zostało, panie burmistrzu, wykonane mieszkańcy. Nie, ale jeszcze część, ja tam byłem i część jeszcze jutro zostanie wycięta. Tak, tak, jeszcze jutro zostanie. Wiem, bo pan przychodzi do mnie. Odnośnie interpelacji radnej Opotnej w sprawie naprawy kładki na rzecz księgi. Informuję, iż niestety w ewidencji obiektów inżynierskich oraz na mapach zasadniczych nie widnieje taki obiekt, wobec czego brak możliwości jego remontu czy naprawy ze środków gminy. Jednocześnie wyjaśniam, iż mniej więcej w tej samej lokalizacji projektowany jest obiekt mostowy związany z obsługą zbiornika retencyjnego w miejscowości Jaśnica. Także w przyszłości most będzie prawdziwego zdarzenia. Tak, panie burmistrzu, ale jeżeli mogę, to tu tam zakładka jest, no ja też tu jest, no tam w ramach takich może poprawy, tak. Było bezpiecznie przejść tam, no to nie jest jakiś pierwszy chyba, nie wiem, kilka sekund, żeby zabezpieczyć po prostu, żeby była bezpieczna. I nic więcej, tam nikt nie chce tam jakiegoś mostu, nie wiem jakiej tam kładki wykładanej czymkolwiek, po prostu poprawić to w miarę możliwości, bo i rzeka cienka została oczyszczona, no jest głęboka, są funkcjonowane te krzaki uwagi. Także żeby tam coś naprawdę wszystkie nie jest wysokiej kości, nie trzeba. Może ja się również dokończyć, tak, nie dokończę to już odpowiedzi. Odnośnie interpelacji radnego Wojtyły w sprawie zwiększenia zatrudnienia w szkole podstawowej w Stryjkach informuję, że niestety dyrektor szkoły za późno zwrócił się do urzędu o zatrudnienie pomocy nauczyciela. Obecnie brak jest w budżecie gminy środków finansowych na otworzenie nowego etatu w szkole, jak również brak jest pracowników interwencyjnych odpowiednich na stanowisko. Od 1 stycznia 2013 roku będzie nowy budżet i pomożemy dyrektorowi szkoły w uzyskaniu dodatkowego pracownika w ramach prac interwencyjnych lub stażysty. Także od 1 stycznia to postaram się załatwić. Teraz, wolne wnioski do już, tak? Teraz odpowiem na wolne wnioski i zapytania. Odnośnie wniosku pana radnego Sobczaka w sprawie nieprzekazania pism do OSP Miąscy Jasienica informujących o badaniach w sprawie wyjaśni pan o szkoleniach, tak? Wyjaśni pan Stryjek. Dzień dobry, Jarosław Stryjek, podinspektor do spraw poprawności zarządzania kryzysowego. Chciałem państwa poinformować, że jestem zatrudniony w urzędzie od wiosny tegoż roku i wdrażam się w procedury tutaj zaistniałe w tymże urzędzie. Jeżeli tyczy się tej sytuacji związanej ze szkoleniem, chciałbym państwa poinformować o tym szkoleniu. Najpierw dowiedziałem się od prezesa gminnego OSP, z którym po trakcie rozmowy poprosiłem, żeby w miarę możliwości przekazywał informacje poszczególnym strażom. Nie przekazywałem żadnych informacji strażom pożarnym, ponieważ uważałem, że takie szkolenia, które wynikają jak gdyby z samej działalności Straży Pożarnej, dobrze by było, aby same straże pożarne we własnym zakresie się informowały. Ja z tego tytułu wypełniam odpowiednie dokumenty i później jadę do Wołomina i przekazuję im jak gdyby straży państwowej. W moim przekonaniu było, że jako urzędnik gminny powinienem proponować takie szkolenia, które nie są realizowane przez PSP. W związku z powyższym w lipcu tego roku było spotkanie dotyczące zarządzania kryzysowego o temacie katastrofa kolejowa i w jaki sposób przeprowadzić zarządzanie i jaka jest rola straży pożarnych w tym, że jak się takie zarządzanie tutaj wydarzy. A 27 listopada było tutaj takie spotkanie z psychologiem na temat udzielenia pomocy psychologicznych strażakom.
chodziło o to, żeby strażacy wiedzieli, jak poszkodowani mogą zareagować, jak strażacy mają zachowywać się i powtórę, jak radzić sobie ze stresem w dalszej części. Muszę powiedzieć, przyznać się, że to szkolenie miało jakiś pozytywny skutek, gdyż Państwowa Straż Pożarna po szkoleniu w Tłuszczu taką mam informację. Również zamierza przeprowadzić szkolenie wśród swoich strażaków. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi tutaj i żeby uporządkować Pana wypowiedź, może nie tak uporządkować, jak uściślić informacje, jakie ja otrzymałem z PSP Wołomin, kapitan Płaka, odpowiedzialny za szkolenia, poinformował mnie, że wszystkie, zwyczajowo przyjęta zasada informacji odbywa się w ten sposób, że informuje wydział organizujący szkolenie osobę odpowiedzialną za organizację i pracę OSP na terenie gminy, pracownika gminy. Pracownik gminy powinien, czy też nie powinien, nie wiem, czy musi, czy nie musi, poinformować jednostki, które... Będzie jeszcze, znaczy tutaj w rozmowach wewnętrznych wszystkie informacje, jakie od października płyną, są ponownie informowani drogą SMS-ową, także mam nadzieję, że to docieranie się jak gdyby nasze, obopólne, będzie miało to z korzyścią dla działalności straży i dla pracy urzędu. Odnośnie wniosku pana radnego Sobczaka w sprawie projektu budowy Wiejskiego Domu Kultury w Wiązce mi informuję, iż obecnie trwają roboty obejmujące budowę ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej oraz odsypywanie wykonanych piaskiem i zabezpieczenie przed zimą. Termin umowy zakończenia jest 5 grudnia, także jutro. Podejrzewam, że tam jeszcze będzie może trzeba zrobić trochę piasku, to no, w tym tygodniu to skończymy. Odnośnie wniosku radnego Sobczaka w sprawie wykonania projektu i budowy oświetlenia przy kościele we Franciszkowie informuję, iż projekt od dnia 26 września 2012 roku czeka na wydanie przez Starostwo Powiatowe w Wołominie uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bez której nie może rozpocząć procesu projektowego. Odnośnie zapytania radnego Sobczaka w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji spółkom wodnym wyjaśniam, iż spółka wodna złożyła wniosek o udzielenie dotacji, który został przekazany przez burmistrza Tłuszcza do Komisji Budżetu i Inwestycji. Celem zaopiniowania, wbrew twierdzeniom radnego, komisja wyraziła swoją opinię w dniu 14 września 2012 roku, żądając uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie działania i miejsca realizacji. W dniu 17 września 2012 roku spółka wodna uszczegółowiła harmonogram rzeczowo-finansowy zadania zgodnie z wyżej wymienioną opinią komisji. Następnie burmistrz po przeanalizowaniu całej dokumentacji podjął decyzję o udzieleniu dotacji. Oznacza to, że opinia komisji została wzięta pod uwagę przez burmistrza. Odnośnie zapytania radnego Sobczaka w sprawie wykoszenia boiska ogólnodostępnego w Miąsce informuję, iż urząd nie zlecał wykoszenia trawy na tym boisku, natomiast z informacji uzyskanej od pana dyrektora Dębińskiego wynika, iż to pan radny Sobczak wydał mu polecenie do wykoszenia trawy na boisku. I tu mam pytanie, od kiedy to radni wydają polecenia dyrektorowi Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej? Gmina nie może zapłacić za roboty wykonywane bez zlecenia pracownika urzędu, taka jest procedura. W najbliższym czasie, żeby nie było takich już nieporozumień, opieka nad boiskiem w Miąsce zostanie przekazana pod Centrum Kultury, Sportu i Kreacji. Tak, dla Cezawa, przepraszam za... Opiekę... Nad boiskiem. Ale przepraszam, przepraszam tutaj burmistrzu, przy boisku również, znaczy elementem boiska jest również plac zabaw, który stanowi niejako jedną całość.
Jest to jedna działka, z której jest wydzielona część plan zamku. Sprawdzimy, uporządkujemy to. Uporządkujemy, żeby nie było już na przyszłość takich nieporozumień. No ale jest właśnie uchwała mówiąca, że to jest prace zabaw są. Tak, prace zabaw, tak, ale nie boisko. Uzgodnimy to, uporządkujemy już. Odnośnie zapytanie radnego Sobczaka w sprawie wykoszenia trawy przy studni i ujęcia wody w Łysowykach, informuję, iż w dniu dzisiejszym te prace zostały wykonane przez pracowników urzędu. Odnośnie wniosku pana Zdzisława Nowaka, sołtysa Jadwinina w sprawie budowy wodociągów, informuję, iż dopóki nie zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w Łysowykach, nie ma możliwości wykonania wodociągu w Jadwininie, ponieważ nie ma do czego podłączyć. Nie ma pieniędzy na tą inwestycję. Burmistrz co prawda szuka różnych sposobów i rozwiązań nie powodujących wzrostów zadłużenia gminy. Między innymi przez odzyskanie podatków VAT przez gminę, czy przekształcenie zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego. Jednakże z rozmów z radnymi wynika, a radny Sobczak mówi wprost, że nie jest zainteresowany takimi rozwiązaniami. Problem jest taki, że żadnych innych rozwiązań nie ma. Jeżeli radni nie wyrażą zgody na to, burmistrz nie ma skąd wziąć pieniędzy. Teraz wniosków też nie możemy składać, bo nie ma dotacji na wodociągi. Także na razie musimy czekać. A chyba, że mówię, radni podejmą decyzję i czy w partnerstwie, czy przez Zakład Gospodarki Komunalnej, wtedy byśmy mogli robić nie zmniejszyło tego dużego. Odnośnie zapytania pana Stanisława Szymańskiego, sołtysa miejscowości Dzięcioły, informuję, iż Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych rejonu Wołomin nie przewiduje w tym roku dalszego oczyszczenia rzeki Cienkiej. Planuje jednak prowadzić dalsze prace w następnym roku. Jednocześnie odniesienie zapytania o budowę chodnika w Stryjkach wyjaśnia, iż ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Dzięcioła. Przepraszam, tak. Odnośnie zapytania radnego Wojtyry o drogę łączącą Ołdaki i Chrzęsne, to poinformuję pana, że już odpowiednie komórki merytoryczne urzędu analizują sprawę i zgodnie z ustaleniami na poczynionymi na komisji rewizyjnej już zajmujemy się. Także dziękuję już. Dziękuję. Wniosek do tej odpowiedzi w sprawie polecenia przez radnego wykonania zadania przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. No, wydaje mi się, że radny Sobczak już jest radnym z dużym doświadczeniem, jak również dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. I jeden i drugi wie, że radny nie ma takiej kompetencji, aby wydawać polecenia. Jeszcze uzupełnię, panie przewodniczący. Tu no nie chodzi o jakąś złośliwość, że radny czy pan dyrektor nie ma takiego prawa czy coś. Nie. Nie ma problemu, bo mówię, później wychodzą takie kwiatki, że my nie wiemy, a została praca wykonana, a nie mamy zapłacić z paragrafu. Na paragrafie nie ma pieniędzy i dlatego to o to chodzi tylko. Nie ma problemu, jeżeli tam zadzwoni pan radny czy ktoś, że tu się pasowało. Praca była wykonana słuszna jednak. Słuszna, tylko że mówię, to nie jest problem z tym zapłaceniem, bo okazuje się, że nie ma na paragrafie. Dobrze, dziękuję. Słyszę. Tylko z tej wypowiedzi, wypowiedź pana burmistrza. Panie burmistrzu, to już była kwestia między panem burmistrzem, czy też wydziałami, a panem Dębickim, czy też panem Głosiem. Kto powinien za to zapłacić? Teraz sprawa nie powinno się w ogóle o tej sprawie mówić. No nie powinno. Dobrze, to tak powiem. Jeżeli byłeś uczony. Dobrze, dziękuję. I czy w sprawach interpelacji ja panie przewodniczący? No, już jesteśmy przewodniczący, panie Wysoka Rado. Ja bym chciał złożyć taką interpelację o wprowadzenie zadania pod nazwą stacja uzdatniania wody w Łysobykach wraz z budową sieci wodociągowej we wsiach Łysobyki, Miąsce, Jadwin, Jesienica do budżetu na 2013 rok w związku z informacjami, jakie otrzymała wczoraj Komisja Budżetowa, również, że środki, jakie się zwalniają z realizacji dużego projektu, jest taka możliwość.
czy w całości, czy w części, sprawa jest do dyskusji. Szanowni Państwo, południowa część gminy Tłuszcz. Nie ma metra wodociągu. Wodociąg z tą stacją dotyczyłby, czy też z tym zasięgiem obejmowałby wsie, które w sumie liczą gdzieś w granicy 4000 mieszkańców. Jasienica, ponad 3000 mieszkańców. Mało tego, ten SUF również stanowiłby zabezpieczenie wodę miasta Tłuszcza. Wiemy, że przy dużym poborze brak jest tej wody w mieście. Dlatego też uważam... Panie radny, będziemy teraz na etapie przygotowania budżetu, także proszę, tym panie tematem... Proszę, panie Skarbniku, ja proszę jeszcze i chciałbym złożyć interpelację, bo tam się nie zabierają już obok. Kolejną interpelację składam panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rada. Ja proszę o przeprowadzenie konkursu na dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie i zarządzanie finansami publicznymi placówki z kryteriami niepodzielnymi tego stanowiska. Szanowni Państwo, kryteria, które są w tym konkursie, wielu się z nich uśmiało. Dziękuję. Proszę radny Wójcik. Szanowni Państwo, panie radni, panowie, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja w dniu 27 września 2012 roku na Komisji Ładu i Porządku i Ochrony Środowiska złożyłem wniosek, przygotowaliśmy wniosek, bo podpisało się pod tym wnioskiem cała komisja na temat budowy wodociągu w Szczęsnym od pałacu. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że historia czasami zatacza jakieś koło? Ja byłem pomysłodawcą wykonania wodociągu w Postoliskach i Chrzest. Jeszcze wtedy była akurat gmina Postoliska. To całe szczęście, tak się złożyło. A dzisiaj przyszedł czas, że do tej pory mieszkańcy Chrzestnego od pałacu, to jest ulicy Sulejowskiej, Kasztolańskiej, Myśliwieckiej, Złotej, Srebrnej, Platynowej, to są duże ulice, Zamkowej i Olszowej, nie mają wody. Bo jest ujęcie. Wszystkie warunki techniczne są spełnione. Jest projekt, który jest na końca. On już jest przedłużany. W 2011 roku było wykonanie na podtrzymanie projektu 97 metrów na jednym odcinku, a na drugim 189. W 2012 roku już nie ma takich założeń. I teraz dowiedziałem się też, że przy dużym projekcie jest możliwość sfinansowania tych odcinków, które są gotowe do podłączenia. One leżą, ale nie mogą być wykorzystane. Zastanawiam się, czy wartość projektu, która opiewa gdzieś na około 170 tysięcy, może być włożona do szafy. To są pieniądze naszych podatników. Chrzęsne, ta druga część od pałacu, no pałac jest XXI wiek, mimo że on tam budowany był w 1530 roku, rewitalizacja zrobiła swoje. Ale tam mieszkają ludzie. I im na temat zdrowia nie możemy odmówić tego, żeby oni nie mieli. Jakim prawem możemy ich odkładać? Oni już czekają 30 lat, ja nie wiem, żeby być wytrzymali do tej pory. Teraz do mnie przychodzą i proszą, nie proszą, uzasadniają. Mają rzeczywiście uzasadnione warunki. Ta woda nie nadaje się w niektórych odcinkach do użytku. I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Tak, ja może odpowiem, że... Aha, to pytanie... 27.11.2013 kończy się termin. To, ja wiem, tak. Ale panie radny, to pytanie mi się wydaje, że było kierowane do burmistrza, nie? Do wszystkich. Do wszystkich. Tak, bo ja mam tutaj podpisy. Bo najpierw powinno być to w projekcie budżetu. No. A, to tylko nie skończyłem, panie przewodniczący, dobrze pan zrobił, bo mi uciekło. Proszę Państwa, ja proszę i wnoszę o wprowadzenie tego punktu i tej wartości, tej inwestycji do budżetu na 2013 rok. Dziękuję. No teraz ja jestem inicjatorem. Dobrze mieć udział. Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, wysoka rada. Przykro mi jest, że w XXI wieku
mieszkańcy naszej gminy nie mają wody, wodociągu. Bardzo mi się przykro i ubolewam nad tym, ale my nie jesteśmy w stanie z własnych środków wybudować w ciągu roku czy dwóch całej gminy wodociągu. Niestety nie jesteśmy w stanie. Nie możemy się już więcej zadłużyć. My szukamy, a pan burmistrz szuka rozwiązań. Tak jak tu wcześniej już przedstawiliśmy te możliwości, które można by było wykorzystać. Niestety nie wszyscy radni wyrażają na to zgodę. A teraz po rozstrzygnięciu przetargu na ten duży tak zwany projekt zostało trochę pieniędzy, tak, ale to jest, mi się wydaje, że dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ponieważ... Zależy jak niedźwiedź. No zależy, wie pan, zależy. Mówię, tych środków wszystkich nie możemy przekazać, bo jeszcze prowadzić do budżetu na 13 rok, bo musimy coś zostawić, zabezpieczyć. Tak, panie radny Sobczak, ja wiem, że w Jadwininie i w Miąstym jest woda niezbędna. Tak samo w Mokrej Wsi, czy no, w całej gminie. Mówię, my nie nadrobimy tego w ciągu roku, ale dostaliśmy dotację na SUV w Kozłach. I my będziemy go w przyszłym roku do jesieni, musimy do końca roku wybudować. I to jest, bez sensu by było budować taki SUV, który by nie miał odbiorców. Nie miałby wodociągu. Nie miałby wodociągu. Zresztą otrzymując dotację, warunek jest też, że musimy osiągnąć efekt ekologiczny. Czyli musi być podłączone ileś tam mieszkańców. Bo inaczej będziemy musieli zwrócić dotację. Także musimy budować ten wodociąg Wulka, Kozły, no i tu chcieliśmy na osiedle Klonowa, Norwida, bo jak tu pan radny zauważy, że to jest ile razy już mówi, że to jest pustynia inwestycyjna. Też to pozwoliłoby też na połączenie wodociągu z miasta z Kozłami, z Piąć. Także w razie awarii mamy też wodę. Także mówię, ja tak przedstawiam to. Mówię, że może będzie możliwość w następnym programowaniu, czyli w następnym tym budżecie unijnym, może będą jakieś dotacje, co wątpię, ale jeżeli będą, to na pewno będziemy o nie się starać. Może nam się uda w tym partnerstwie prywatnym zrobić jakieś, ale to jest mój proces dwuletni, żeby w takie partnerstwo wstąpić. Także mówię, czym szybciej, to szybciej będziemy mieć wodę. Na zachodzie już takie partnerstwo już działa od 70 lat. W niektórych gminach też. Ja zapraszam, burmistrz ostatnio zaprosił pana przewodniczącego na taką konferencję odnośnie 3PP. Inne gminy już to robią. Gmina Kobyłka już zaczyna budować w partnerstwie mieszkania komunalne. Także my też musimy się spieszyć, żeby mieć tą wodę jak najszybciej. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na początku kadencji dosyć mocno zajmowaliśmy się sprawą Burmistrza Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Aby propozycja zakupu domu handlowego, wiadomo, jak się skończyło, po ekspertyzach okazało się, że nie można tak działać. Centrum naszego kultury, tam sytuowa się. Pan dyrektor się z półtora roku tak samo nie interesował się praktycznie naszym budynkiem, bo w środku, bo nie może żadnych wniosków ani do finansowania jakieś tam zewnętrzne szukał, czy nawet nie składał żadnych wniosków do Rady Miasta o zmianę wizerunku naszego budynku. Mówię o tym dlatego, panie burmistrzu, że wchodzą do mnie głosy, że radni się miasta się nie zajmują. Przestali się absolutnie zajmować właśnie budynkiem Centrum Kultury i praktycznie temat uci. Chciałbym się coś dowiedzieć na temat, czy to jakieś środki będą na ten budynek. Pytanie to jest o temat odnośnie pierwszego, to się nie zgodzę,
odnośnie Centrum Kultury. Nie zgodzę się z panem, że dyrektor się nie interesował. Interesował się. Co mógł, to robił. Tak, hala została odmalowana, odświeżona, nie do poznania. W środku, na dole też zdjęcia są, jeżeli pan radny sobie życzy, to pokażę. Są zdjęcia, jak było zaniedbane, jak ile było śmieci. Teraz jest czysto wszędzie. Co jeszcze? Interesował się, przedstawiał państwu radnym odnośnie remontu dachu, że był kilka lat temu zrobiony za kwotę 45 tysięcy złotych. Teoretycznie on nie był zrobiony zgodnie z umową i tam leci. Także nie to, że się nie interesował, ale my zajmiemy się tą sprawą. Także mówię o jakieś dotacje i nie możemy występować, bo nie mamy jeszcze prawa własności tego. Ziemia, która jest, to nie jest nasza. Nie jest uregulowany stan prawny. Także my się zajmiemy tym. Mówię, kiedyś ja słyszałem sam osobiście, że był już projekt nowego Centrum Kultury, czy coś takiego. No niestety, ale nie jest tam prawny uregulowany ziemi. Odnośnie hali sportowej, projekt będzie umowa, kończy się z wykonawcą projektu 15 grudnia, także nie ma tam zagrożeń w terminie. Środki zabezpieczone są już w budżecie na przyszły rok. W styczniu będzie możliwość pewnie złożenie o dotację, także się będziemy starać i ja myślę, że tą halę należałoby rozpocząć i przynajmniej w przyszłym roku przykryć dachem. Mówię, ale to też zależy nie tylko od burmistrza, tylko od radnych. Bo mówię, to są środki duże. Mówię, ale no nie możemy pozwolić sobie, żeby znów robić fundament, no już trzeba było ściany i dach, tak żeby przykryć w stanie zdrowym zrobić. Jeżeli będą, mówię, jeżeli tylko dostaniemy dofinansowanie, bo ze własnych środków też nie nas stać, ale mówię, będziemy się starać wykonać. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja chciałem podnieść taki temat. Jest to niedopuszczalne opieszałość urzędu w sprawie bezpieczeństwa życia i śmierci nawet. Słuchajcie Państwo, sprawa dotyczy rozbitej skrzynki oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej. Miesiąc temu zgłosiłem w urzędzie, że skrzynka jest zdewastowana, rozbita, przewody elektryczne są na wierzchu. Nic nie zrobiono, prosiłem, żeby to natychmiastowo wymieniono skrzynkę względnie, żeby zabezpieczono. Po kilku dniach, będąc w urzędzie, ponowiłem na CITO, żeby to było zrobione w trybie natychmiastowym. Nie zrobiono. W dniu 16 listopada, będąc w gimnazjum z panem burmistrzem, przekazałem sprawę również panu wiceburmistrzowi. Słuchajcie Państwo, w dniu wczorajszym wieczorem, względnie dzisiaj rano, zabezpieczono w taki sposób, że owinięto tą skrzynkę drutem. Jest to jakieś zabezpieczenie. Chciałem dodać, że w gimnazjum i tam w szkole jest bardzo dużo dzieci, dzieci mają różne pomysły. I przewody elektryczne były na wierzchu. Dziecko by dotknęło i jest zagrożenie życia czy zdrowia. Miesiąc czasu to jest tak długi okres czasu, że to jest niewyobrażalne. W takiej sytuacji powinno się natychmiast, prawda, jakieś działania podjąć. A czekaliśmy miesiąc czasu. Na przyszłość proszę, jeżeli radny zgłasza jakąś sytuację zagrożenia, proszę realizować to natychmiast. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Pani Radny za uwagi, cenne. Ja sprawdzę to, wszystkie te Pana zgłoszenia i jeżeli to rzeczywiście nie było wykonane na czas, wyciągniemy z tego konsekwencje. Mówię, jest to
chyba bodajże pierwsza taka uwaga na temat tego nowego wykonawcy, który ma umowę podpisaną na konserwację oświetlenia. Także mówię, ja sprawdzę i wyciągnę konsekwencje. Przepraszam, mogę jeszcze? Ale bardzo znaczy, no mówię, o tej skrzynki chyba. Można? No ale bardzo proszę. Panie wiceburmistrzu, 16 listopada osobiście w gimnazjum byliśmy, przekazywałem temat, mówiłem sprawę... dobrze, ja sprawdzę to, ja sprawdzę, no mówię, sprawdzę, kiedy były zgłaszanie, dlaczego w ciągu 4 dni to powinien wykonać, nie, 5, przepraszam, jeżeli nie wykonamy... Nie będzie premii. Następny pytanie. Ten audyt już jest w trakcie wykonania, prawie, chyba już jest prawie dobry. Nie, ja zgłosiłem. Dobrze, dziękuję. Tak, ja mam interpelację, ale chciałam tylko słowo do pana wiceprzewodniczącego Fydryszka, bo pyta pan Fydryszek o Centrum Kultury, ale panowie do Centrum Kultury może Rumiańcego pójdziemy, bo nie bardzo rozumiem, ja nie mam nic osobiście Rumiańcego, jeżeli Centrum Kultury w Miastu jest potrzebne, to go budujmy, tylko dziwi mnie, że pan pyta o Centrum Kultury w Tłuszczu, gdzie przekazujemy środki na nową inwestycję, gdzie jest, nie wiem, 600 mieszkańców w Miastu, nie wiem ilu jest i na to wszystko się godzimy, a pan pyta o Centrum Kultury w Tłuszczu. No każdy dba o swoje podwórko, ja nie mam nic osobiście ani do radnego Sobczaka, bardzo dobrze, że jest taki operatywny, tylko nie dziwi mnie pańskie pytanie co z Centrum Kultury w Tłuszczu, kiedy budujemy, ja myślę, że to nawet nie wspominam, ale no to tyle w tym temacie, a teraz już tak interpelacje. Aha, jeszcze chciałabym wrócić panie burmistrzu do tej gładki. Ja jednak bardzo proszę w imieniu mieszkańców, żeby w miarę możliwości zabezpieczyć. To nie jest chyba wielki koszt, a no zbiornik retencyjny jeszcze jest w odległej przyszłości, jak myślę, także na ten czas, żeby to zabezpieczyć, żeby ci mieszkańcy mogli się tam bezpiecznie dotrzeć. Takie moja interpelacja, kiedy zostaną załatane dziury na ulicy Centralnej Wiesienicy, zgłaszałam na jednym z posiedzeń komisji. No przejazd wieczorem w granicy z Cudem, jest to jednak ulica główna wsi i bardzo bym prosiła, żeby zostało to zrobione jak najszybciej. Druga sprawa, dobrze, że się dzieje, że jest już jakieś usypywanie. Myślę, że tu pan Piotr Gołoś powinien mi odpowiedzieć, bo chciałabym zapytać, ja tych ulic dużo nie zgłaszałam, wiem, że już jest usypywanie na Kaczej i na Żytniej. To tylko takie moje pytanie, czy dotrze to usypywanie do ulicy Przytorowej, Parkowej i Poboczy Przejazdowej w Jasienicy? Jest pan Piotr? Panie Piotrze? Jest pan Piotr? Tak chwilę. Czy dotrze to usypywanie do ulicy Przytorowej? Jest. Jest. Na ulicy Przytorowej. A pobocze przejazdowe i odnowa ulicy Parkowej? Odnowa ulicy Parkowej nie udało się, Żytnia i Kacza tak. A dlaczego się nie udało? Bo z powodu po prostu tylko wyłącznie finansowych. No to ja bym bardzo prosiła, żeby się jednak udało. Akurat tamten kawałek... Na ten kawałek i poboczy przejazdowe. Nie udaje się ludzie, to z tą poboczym przejazdowym to pamiętam, o przecież to się tam ludzie od ulicy Rzecznej wysypali we własnym zakresie. No tak, też... pani radna, bo to da bardziej pod pytania jest. Tak, nie bardzo proszę, zapraszam do mnie, nie mam problemu udzielić informacji. Można takie sprawy załatwić na komisji. No na komisji zgłosiłam wniosek i nie został wykonany, więc pytam o ulicę centralną. Centralna została zlecona i to było w odpowiedzi na wniosek komisji, zostało on udzielone i w tym tygodniu albo na początku tego został przekazany Radzie ta odpowiedź, jeśli chodzi o ulicę Centralną. Ja, panie burmistrzu, ja mam taką sprawę. Radni, jeżeli zadają pytania, to będzie odpowiadają, to wstają. Pan Piotr siedzi. Przepraszam bardzo, brak szacunku, młodsza osoba powinna wstać i udzielić odpowiedzi. Dobra, młodsza. Popieram radnego Malinowskiego. Panie przewodniczący, panie radny. Panie radny, odstawcie się z apelacji. Odwoli informacji pani radnej mieszkańcom. Szanowni państwo, budynek, o którym pani wspomniała, ławy tego budynku, nie tylko tego, bo budynku, w którym również jest remiza,
ławy, zbrojenia, część wykopu, wszystkie prace zostały wykonane społecznie. Proszę, czy znajdzie Pani tylu zapaleńców, żeby nakład tak dużej pracy, obiekt o 10 metrów szerokości, 10 metrów szerokości, 50 długości. Nie wiem, czy Pani sobie wyobraża, jaki jest nakład pracy. Wszystko zostało wykonane społecznie. Część materiałów zostały przekazane, część materiałów była przekazana z kościoła, część przekazali mieszkańcy. Część materiałów jest zakupiona z budżetu i część prac również przy środkach z budżetu. Dobrze, dziękuję. Ja zamykam tą dyskusję. Zamykam. Absolutnie. Czy to nie jest temat na dzisiejszą sesję? To proszę Państwa, taka wymiana zdań. Czy jest jakaś interpelacja jeszcze? Nie widzę, więc zamykam interpelację. Przechodzimy do następnego. To jest zapytania i wolne wnioski. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Słucham Państwa. Proszę radny na wnioski. Szanowni zebrani, kolejna sprawa. Ja zgłosiłem już dawno panu Piotrowi Gołosiowi, że na ulicy Nowej, vis-a-vis ulicy Majowej, woda spływająca z jezdni z asfaltu podmywa już asfalt i ta ziemia spływa do przepustu. Już bardzo dawno zgłosiłem, wielokrotnie ponaglałem. Sprawa jest niezrobiona. Tam chodziło o kawałek rynienki betonowej, koszt był na to. Spłynęło już dużo. Wiosną popłynie asfalt. Czy rzeczywiście musimy aż duże koszty ponosić i nie umiemy przeciwdziałać temu, ponosząc małe koszty, zabezpieczyć przed wielkim złem? Podobna sytuacja jest na ulicy Zasiągowej koło posesji państwa Oleksiak. Tam rów był zrobiony, już obsuwa się. Myślę, że należałoby poprawić, bo asfalt tam spłynie do rowu. To są tematy, które przekazać będzie. Dobrze, dziękuję. Proszę radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, jeden taki ogromny temat drogowy, to też zwracam się do Pana Gołosia, ulica Jarzębinowa. Pamięta Pan zapewne, to jest taka ulica, która dociera do Wielkiego Lasku. Był tam w zeszłym roku taki wielki dół zasypywany, bo ludzie się zakupywali. Tak, kojarzy Pan organizację. W tej chwili, nie wiem, tam ktoś z mieszkańców, prawdopodobnie właściciel, który jest działek, no, nawozi, że tak powiem, ziemię, żeby podwyższyć sobie nieruchomość, ale problem jest taki, że no, duże ciężarowe samochody po tej drodze, no, utwardzonej jedynie, z dużą częstotliwością jeżdżą i tam się sytuacja powtarza. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość administracyjnie ograniczyć wjazd takich dużych samochodów, bo ja rozumiem jeden, drugi, który dociera na budowę, ale no, tam za chwilę znowu będzie to samo, co było przed rokiem, że będzie trzeba samochody wyciągać z burmy. Jeśli można. Panie burmistrzu, tak? Tak. Proszę Państwa, tutaj zostałem tylko wyzwany tak z korytarza i dlatego może Pani Danusi tak w słowo weszłem i siedziałem, może faktycznie nieładnie z mojej strony. Bardzo przepraszam Pani Danusi, jeżeli została Pani z mojej strony przez to urażona. Jeśli chodzi o poprawę przejezdności, proszę Państwa, sprawa jest zasadnicza jedna. Wniosków dotyczących poprawy przejezdności ja mam bardzo dużo i dużo więcej niż pieniążków, które mam w swoich zasobach. Do mojej oceny, po, że tak powiem, różnych wizjach w terenu oceniam sprawę pod względem pilności. I jedne są mniej ważne lub bardziej ważne w stosunku do innych w tej samej części i gminy. Moja ocena jest też oceną w jakimś stopniu też subiektywną, chociaż staram się, żeby była jak najbardziej obiektywna. I niestety czasami moje decyzje są takie, a nie inne. Nikt mi nie zarzuci, że tej poprawy przejezdności nie realizuję, że tak powiem, w całej gminie, bo w całej gminie staram się to robić. Różna jest długość dróg gminnych w różnych rejonach. Zaangażowanie tych środków w jednym lub drugim okresie jest większe lub mniejsze. Na każdej ulicy staram się być. Na ulicy Jarzębinowej byłem też w tym roku. Faktycznie tam jeden dług się wybija większy. Staram się dostępności do dróg publicznych nie ograniczać. Każdy ma prawo się budować i, że tak powiem, w lepszym lub gorszym stanie tej drogi gruntowej każdy może tam, że tak powiem, dojechać. Także jeśli chodzi o mnie, to wszystko. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę Pani. Ja chciałam prosić Szanowną Radę o poparcie wniosku Pana Wójcika. Dlatego, że po pierwsze, żeby być bardziej obrazową, ubrałam taką bluzkę, a nie inną, złożyłam taką bluzkę, a nie inną, bo taki kolor wody ja mam we własnym domu, nie marzę. Dlatego też na koniec swojego wystąpienia chciałam zaprosić tych
państwa radnych, którzy są przeciwni temu wnioskowi, na kawę. Myślę, że ona nie smakowałaby tak jak tutaj chociażby w Urzędzie Miasta. Proszę państwa, ta woda naprawdę się nie nadaje do użytku. Ja mam obrzydzenie, przepraszam za wyrażenie, wtedy kiedy myję zęby, kiedy się kąpię. Ja mnóstwo pieniędzy wydaję na środki czystości, a poza tym truję sama siebie, środowisko i swoje dzieci. Nie mogę założyć takiej białej bluzeczki, chociażby jednej, jak państwo mają niektórzy, dlatego że po dwóch praniach po prostu woda powoduje to, że biała bluzka staje się szara. Dlatego bardzo proszę, my naprawdę długo czekamy. Ja ze swojego okna widzę piękny zamek, piękny pałac, który każdego dnia lśni i kawałek tej rury od wodociągu, która idzie w moją stronę, ale 30 lat nie może tam dotrzeć. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? No proszę, pan Balaszek. Panie przewodniczący, chciałbym poruszyć parę takich kwestii. Pierwsza kwestia, może mi pan, jak przewodniczący rady, odpowie. Do czego są powołani radni? Czy do służenia mieszkańcom w swoim okręgu? Myślę, że tak. Dlaczego nie znają, powinni znać i prawo, i przepisy, i statut gminy. Dlaczego nie stosują się do tego, powiedzmy, do statutu gminy? Radny Sobczak, organizując spotkanie z mieszkańcami ze swojego okręgu wyborczego, nie był w stanie pofatygować się i dać ogłoszenia do mieszkańców Franciszkowa i Szczepanka. To tylko dzięki dobrej woli mieszkańców z Miąsego dowiedziałem się w sobotę po południu, że jest takie spotkanie. Będąc na tym spotkaniu, pan radny porusza tematy spółki wodnej. Bez informacji, nawet bez powiadamiania członków spółki wodnej. Panie przewodniczący, coś jest nie tak. Pani Danusia Okłodna, radna, wspomniała, że radny Sobczak jest bardzo operatywny. Jest bardzo operatywny, ale tylko dla jednej miejscowości. Był robiony projekt wodociągów od Łysoby przez Miąsy do Jadwicina. Dlaczego tamta strona wschodnia została całkowicie pominięta? Weźmy Stasinów, Pawłów, Jaźwie, Franciszków, Szczepanek. To też, te miejscowości też należą do gminy Tłuszcz. Nic się nie mówi. Będąc na spotkaniu, radny miał do burmistrzów pretensje, dlaczego na drogi w jego rejonie było wydane 1200 zł, a w mojej miejscowości 9000. To chyba radnemu powinno zależeć, żeby jak najwięcej środków było w danym okręgu zagospodarowanych. Może ktoś mi odpowie na to pytanie. Do czego jest powołany radny? Ja tylko jeszcze pytaniem, bo ja wiem, że tu chodzi o uchwałę dotyczącą spółki wodnej. Ja już to temat zamykam. Ale, panie sołtysie, jeszcze panu powiem, do czego zostały powołane spółki wodne. Spółki wodne zostały powołane do tego, żeby dbać o tereny najbardziej podmokłe. Ja w Postoliskach, no dlatego mnie tak troszeczkę zabolało. Mam taki teren w okolicach ulicy Witosa. Stan z poprzedniego roku, byłem obecny tam na tym terenie z urzędnikiem, panem Wołosiem, tak panie Piotrze byliśmy, pan Piotr powiedział, że jak najbardziej możemy nawet podciągnąć to post stan kryzysowy i zrobić z budżetu gminy odwodnienie tego roku, tak? No tak. Tylko ze względu na to, że była zima, były duże mrozy, ten rów nie został oczyszczony. Zgłaszałem się do was kilka razy, do dnia dzisiejszego niestety nic nie zostało zrobione. Są obiecanki tylko z przekładania z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. A teraz proszę pana... Zaraz, ale jest kolejność, bardzo proszę. Ja bym chciał się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego spółki wodnej. Nie wiem, czy pan czytał zawiadomienie, czy pan nie czytał. Czy było ciemno, jak pan widział. Zebranie było organizowane dla mieszkańców Stasinowa, Miąsego, Jadwinina. Dlaczego pan swój okręg dzielił na pół? Ma pan życzenie zorganizowania zebrania dla mieszkańców Szczepanka, Franciszkowa? Nie widzę przeciwwskazań, nie widzę żadnych problemów. Organizujemy. Proszę przeczytać sobie pierwsze, ale proszę o spokój. Proszę pierwsze, tematami zebrania były wodociągi, odpady. Była spółka wodna. Padły takie pytania,
był sołtys, nie udzielał wyczerpujących informacji. Był również pan, chociaż pana nie zapraszałem, bo nie chciałem, żeby to było wiodącym tematem zebrania. Po drugie, informacja odnośnie kwoty, jaka została wydatkowana, była informacja podana przez, przygotowana przez pana Piotra, podana przez sołtysa. Mieszkańcy chcieli wiedzieć, jaka była kwota wydatkowana. Dziękuję. Kwota wydatkowana, tak doli, tak jak pan wspomniał, było 1200 zł. Ja chciałem panu odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał. No właśnie. Natomiast proszę pana, ja bym chciał zapytać, ile pan wpłacił na rzecz spółki na jej udziały? Pytam się, daliście teraz, uchwaliliście projekt, bardzo ładnie. Cieszy mnie to, natomiast pan mówi, gdzie on jest zapisany, że ma być u pana to zrobione. Jak to pan określi zadania spółki? No. To jest raz. Druga sprawa. Pan Sobczak, czy pan, proszę pana, pan uważa, że ja mam jeździć przykładowo, jako zarząd mam jeździć. Czy wy jesteście radnymi, którzy powinniście zgłaszać i dopilnować tego, żeby przykładowo mieszkańcy wpłacali pieniądze na rzecz spółki wodnej? Pytam się, widział pan budżet spółki wodnej? Przepraszam, zdecydował się prezesem. Ale widział pan? Dostał pan od budżetu gminy 50 tysięcy, dostał pan? A zna pan przepisy? Umie pan czytać? Że zapisał pan w ustawie, którą pan sam uchwalił jednoręki, że jest 10% wkładu własnego. Pan się zastanowi, skąd te 10%? Pan się zastanowił? Przepraszam, czy ja jestem prezesem spółki wodnej? Ale przepraszam bardzo, ale to, pan jest tak samo pan uchwałę robi. A pan mówi później, spółka ma się rządzić. Pytam się, płacił pan chociaż część na spółkę, no to nie. No to po co my mówimy o uchwale? Dziękuję. Tutaj tak się sprzeczamy, sprzeczacie panowie o to, kto jakie kompetencje, kto jaka władza, co powinien radny, czego nie powinien sołtys i tym podobne. Panie sołtysie, pan musi mieć świadomość, że radny reprezentuje po wyborach całą gminę. Niestety nie da się, żeby tylko wykonywał na swoim obwodzie inwestycje, ponieważ nie wyrażą na to zgody inni radni. I to jest kwestia uzgodnień, ustępstw. Na tym to wszystko polega. A poza tym jeszcze, panie sołtysie, jeśli pan chce się spotkać z mieszkańcami, pan też ma prawo zrobienia zebrania i zaprosić na nie radnego. I tam też możecie dyskutować o swoich sprawach. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ale mogę? No za ile będzie pan stawał jeszcze? Jedno. Przepraszam bardzo, były organizowane we wrześniu spotkania sołeckie, jeździliśmy po całej gminie. W 5 miejscowościach, które należą do okręgu pana radnego, radny był tylko na jednym spotkaniu. Wiem, że była tragedia rodzinna i to tylko uszanuję nieobecność pana radnego. Proszę panie posłanko. Dobra, już nie wiem. Wysoka Rado, poruszył pan Fryderyszek. Problem Centrum Kultury, ja byłam mocno przygotowana na ten temat. Pan uprzedził, pani można również. Ja tylko mam pytanie do państwa radnych miejskich. Co panowie w ciągu 2 lat, tej kadencji mija 2 lata, zrobiliście, żeby poprawić wygląd sali widowiskowej, bo głównie o to chodzi. Macie panowie tego świadomość, że tam szczury zjadły drzwi? Tam nie ma drzwi. Ogrzewanie, owszem. Ogrzewać to trzeba, tylko uciekać górami. Ogrzewamy jeszcze zewnętrzny teren. Teraz tak. Szanowni państwo, wszyscy radni. Głosowaliście, przegłosowaliście wniosek radnego Sobczaka na budowę wiejskiego domu kultury. Już jedna świetlica wiejska w Miąsym powstała z budżetu gminy, panie Sobczak. To jest budynek, który zajmuje ksiądz, który miał swoje pierwsze przeznaczenie jako świetlica wiejska, klub młodego rolnika, taką to nazwę miał. Później wieś przekazała to księdzu i tam była kaplica. Wybudowano kościół, wybudowano plebanię, budynkiem zawiaduje nadal ksiądz. Po
po co mamić i ściemniać, że wielcy społecznicy są w Miosym, gdzie oni stanowią 4% mieszkań, niespełna 4% mieszkańców gminy Tłuszcz, całej gminy. Panie Gajcy, ja mam prawo powiedzieć, pan nie, ja nie jestem dla pana, tylko pan dla mnie. Ja pana mocno przepraszam, mówię i zadam pytania. I teraz okazuje się, że wielcy społecznicy już wydano z budżetu gminy 74 tysiące na obiekt, który powstaje w Miąsce. 74 tysiące. Zakupiono wóz strażacki w ubiegłym roku za 43 tysiące. Panie radny Sobczak, gdzie ten wóz stacjonuje? Ja wiem gdzie, a niech pan odpowie. Wszyscy, nie wszyscy wiedzą, gdzie on stacjonuje. Dokąd pobożne życzenia Miąsego będą cały czas spełniane. To dlatego, że właśnie pani Groszek, dlatego, że jesteście radnymi całej gminy, nie danej miejscowości, nie danej ulicy, nie danego okręgu. Nam wszystkim się coś należy. I teraz tak, panowie radni, czy weźmiecie nas za rączkę i wszystkich wyprowadzicie do Miąsego, do Centrum Kultury? To świadczy o was. Mieszkańcy na pewno tego nie zapomną. Bo byście nic nie zrobili. Miejscy radni, absolutnie nic. Buzi nie otworzyliście przez 2 lata. Nie zabezpieczyliście środków bodajże chociażby na projekt, ewentualnie na ustanowienie prawa wieczystego czy do grunta. I teraz właśnie chcę wiedzieć, panie Sobczak, jaka jest wysokość inwestycji, która powstaje, to znaczy koszty. Bo przecież to nie swoje pieniądze wykona wieś Miąsce. To idzie z nas wszystkich, a my wszyscy stanowimy 96% budżetu. My wszyscy. I będziemy finansować pobożne życzenia wsi Miąsce. Dlatego, że właśnie przewodniczącym komisji budżetu i pani Petkowska, ja bardzo proszę już o konkretne pytanie. Sesja nie jest od tego, żeby... Od tego jest, nie, nie jest od tego jest, nie jest, jest od... Zaraz, nie ma gdzie. Ja nie pójdę na zebranie do Miąsego. Tutaj mogę powiedzieć. I panie radny, pan również rękę podniósł do góry za tym, żeby Centrum Kultury powstało, Dom Kultury, Wiejski Dom Kultury w Miąsce. Pan również podniósł. Wy wszyscy państwo podnieśliście. Może 2-3 osoby się wychyliło z tego, tak jak zwykle to jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odpowiedź jeszcze tylko te koszty. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja tak odpowiem pani. Auto stoi u mnie. Jeżeli pani chce, no, mogę przyprowadzić. Nie ma sprawy. A wie pani, dlaczego stoi u mnie? Bo nie może stać. Proszę wszystkim powiedzieć. Ale proszę nie przeszkadzać. Nie ma takich warunków, które by spełnia, znaczy nie ma takiego miejsca, które by zmieściło tak duży pojazd. Wie pani, czy dla mnie to jest przyjemne, czy, bo to nie stoi u mnie, tylko stoi u teście. Wie pani, czy to jest, nie wiem, to zajmuje miejsca, ale to tak już odnośnie obiektu, inwestorem jest burmistrz, kosztorys. Jest, ale proszę nie przeszkadzać. Kosztorys jest w urzędzie, jest do dyspozycji, jeżeli pani życzy się zapoznać, proszę bardzo. Ja kosztorys prawdopodobnie, no mogę się pomylić o parę złotych, ale wynosi około 2 milionów. O proszę bardzo. Co? Także myślę, że wiadomo, by został wykonany. O to właśnie chodzi, panie Nowak, bo to ciąg pan będzie miał. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, do pani również się zwrócę, bo pani tutaj wywoływała do odpowiedzi miejskich radnych, to ja mam tę wadę, że czasami za bardzo daje się może wywołać do tej odpowiedzi, ale powiem tak, pierwsza rzecz, prośba do pani, żeby pani się wypowiadała, nikt naprawdę nie wchodził w słowo, wysłuchaliśmy pani wypowiedzi, też prosilibyśmy o wzajemność w tym względzie. Jeśli chodzi o budowę nowej siedziby, nowego obiektu Centrum Kultury,
to na początku kadencji była taka umowa gdzieś tam między Radą a Panem Burmistrzem zawarta, że w pierwszej kolejności budowana będzie hala sportowa. Myślę, że większość z Państwa pamięta takie ustalenie, hala sportowa w Tłuszczu. To było pierwsze. Drugie, żeby budować tę halę, właśnie była mowa o tym, że teren musi być, no, musi być, tak powiem, uporządkowany prawnie teren. Nie możemy budować na niskim terenie. Projekt, tu mogę się mylić, panie burmistrzu, projekt chyba jest na Centrum Kultury. Nie, nie ma. Znaczy, był, ale znaczy był. Ale, znaczy, był. Nawet nie był zgłoszony do starostwa, także on tam natomiast, jest. Natomiast to też jakby miejmy jasność, jeśli nie ma, jeśli gmina nie ma, nie ma terenu, nie ma szybkiego terenu, no nie można też robić tych projektów w ciemno i odkładać ich na półkę. To jest tak, mówi pani o głosowaniu za jedną czy drugą inwestycją w gminie, mniejszą czy większą. No nie do końca jest tak, bo to nie jest tak, że głosuje się pojedyncze rzeczy, które są robione w budżecie, jednak ten budżet głosuje się w większości. I nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek, przepraszam, powstał budżet, w którym każdy radny zgadza się z każdym zapisem. Niestety, jest to trudna szkoła kompromisu. W budżecie bywa tak, że każdego z radnych, gdyby zapytać, wskazałby jedną, dwie, trzy rzeczy, które jego zdaniem może niekoniecznie powinny się w tym budżecie znaleźć. Zależy to, no też w dużej mierze od tego, pewnie z jakiego kręgu ten radny jest. I ja myślę, że na to spójrzmy w ten sposób. Jeśli chodzi o Miąsę, nie wiem, nie chcę bronić tamtej inwestycji, tego obiektu. Natomiast w mojej świadomości tam jest budowana remiza, że tam ma być przy okazji świetlica. Zadanie ma nazwę, jaką ma. Nie wiem, czy to zadanie też ma taką nazwę w związku ze spodziewanymi, może w przeszłości, może były plany, żeby uzyskać jakieś dofinansowanie. Ale tam chyba większa część tego obiektu to jest jednak przeznaczenie dla straży pożarnej. Tam chyba, nie? No to mogę się mylić, natomiast no nie jest tak, że tam rzeczywiście jakiś powstanie duży dom kultury. Słucham? Cały budżet ma 50 zł. Tak. Jak wstawimy ten duży samochód, to pewnie tam już dużo nie zostanie. No ale to. Tak jak mówię, nie jestem bronić tej inwestycji, bo rzeczywiście wolałbym pewnie, żeby się. Tak? Jeszcze chwilę. Wolałbym rzeczywiście, żeby ten dom kultury budował się w Tłuszczu. Ale proszę o spokój. Jeszcze co do tego obiektu, powiem tak, w ostatnim czasie mnie osobiście, nie tylko mnie, części radnych, no powiem tak, nawet i trudno bywało czasami tam wejść, bo albo nie byliśmy zaproszeni, albo byliśmy niemile widziani, na przykład ktoś się odkręcał tyłem, bo miał takie maniery, że na przykład widząc radnego jednego czy drugiego, na przykład odkręcał się tyłem, żeby zademonstrować swoją postawę. Także to może tyle. Dobrze, dziękuję. Przepraszam, to jeszcze sołtys. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, jestem sołtysem w Zalesie, mam trochę też pytanie właśnie do Państwa radnych. Burmistrz już po raz drugi, no dzisiejsza została uchwała odwołana, próbuje no, znaleźć dodatkowe pieniądze. Dlaczego tak naprawdę nie mogą Państwo dojść do porozumienia, żeby te pieniądze po prostu jakoś wykorzystać? Skoro pieniądze są, jedni zaznaczają się tym, że pieniędzy nie ma, ale pieniądze tak naprawdę są, tylko trzeba po nie sięgnąć i trochę czasem zaryzykować. Dlaczego na przykład, jeżeli chodzi o spółkę, która mogłaby pozyskiwać pieniądze, dlaczego nie padło żadne pytanie, które mogłoby, nie wiem, uzyskać jakieś informacje, na jakiej zasadzie działa spółka, jakie moglibyśmy korzyści ponieść z tytułu założenia takiej spółki. Dopiero teraz, właśnie podczas odwołania tej drugiej uchwały, zostaną jakieś kroki Państwo radni zaczęli poczyniać, bo chcą konsultacji społecznych, ale to też przeciąga się w czasie, a ludzie jak nie mają informacji na temat takiej spółki, no przypuśćmy, to i tak nie podejmą decyzji, oni będą się bać. Dlatego myślę, że skoro my Państwa wybraliśmy, to powinniście Państwo też w jakimś stopniu to ryzyko trochę ponieść, ewentualnie jakieś konsekwencje i zadecydować za, po prostu za nas, bo nie wszyscy się po prostu na tym znają i myślę, że powinien właśnie ktoś takie ryzyko podjąć i jakieś kroki podjąć, żeby po prostu nasza gmina się rozwijała, nie stała cały czas w miejscu, bo widząc inne gminy, budżety innych gmin, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo do tyłu. Także chciałbym, żeby pan, może przewodniczący, jako no, właśnie przewodniczący rady, odpowiedział mi na pytanie, dlaczego państwo się nie mogą w tej kwestii dogadać. To jest naprawdę, nie jest tak naprawdę trudno, po co się kłócić. Z tej kłótni pomiędzy tutaj panem od spółki wodnej, panem Sobczakiem nic nie wynikło, tylko wzajemne jakieś nieścisłości. Później tutaj z panią z Jasienicy, to do niczego nie prowadzi, moim zdaniem jeszcze będzie tylko i coraz gorzej. Tak jak było na początku kadencji,
pomiędzy panem burmistrzem a państwem rady. Także mam pytanie, co dalej państwo mają zamiar zrobić, żeby to po prostu jakoś wspólnie nam wszystkim pomóc. Dziękuję. Co dalej mam robić? Współpracować. Panie burmistrzu, czy nasza współpraca obecnie zmieniła się od początku kadencji? Mi się wydaje, że się zmieniła. Ale nie ma efektu. Ja jestem człowiekiem, naprawdę jestem dobrym, jako jestem sołtysem, pracuję, pytają mnie się pracownicy, co pan jest w stanie zrobić, co gmina robi. Nie mam się czym pochwalić, wie pan, naprawdę jest naprawdę wstyd trochę mieszkać w tym kraju, w którym się nic nie można zrobić. No mi też jest bardzo, ja też się nie mam czym pochwalić. No niestety, także myślę, że powinniśmy wspólnie walczyć przez fundusze gminne. Nie czekać na to. Ale sołtys tam byś prosił, nie zabieram się głosu. Panie burmistrzu, sobie radzę. Zaczęło się od naszym radnym. Ja tak wspomnę. Każdy mówi do radnego, co trafia, a tu musi przekazać tyle zawsze na mostce dla radnego, a radnego idzie do mostu. Ja się pytam, ile to radny dał na Stasinów dołożył do mostu jakiegoś, kłopot jest przepustem. Ja tak, na zeszłego roku przez wieś on był Szubecki. W tym roku Fundusze Węskie na przepis. Brakło na przyżółki z boku. Taczka, dwie taczki, żółzeb już się obsypa do stóp. Nawet, jak wieśmy, pamiętacie, w zeszłym roku, w końcu maja, miałem wesela w latym, gdzie było w tym. No i co? Deszcz padał, ulewa było i w tej ulewie przyszła równarka i równowata. To było to wyrównane. I tak jak był, to tam są. I prosiłem kuta z kilka chłopak tego, żeby to wdążyło. Radni zawsze dają radnie, a nie kupają w ogóle na inne wsie, tylko jedynie zdają się wnioski. A to inne wsie powiedzą, że następna sesja, proszę się do zebrania, co było, nie wiem. Pan radny jedynie tylko, co, zawsze burmistrz nic nie robi, burmistrz nic nie robi, nic nie robi. A radni wszystko robi. Burmistrz je minie, bo radą mi daje pieniądze. Co cię burmistrzowi? Będziemy chodzić, nie chodzi o to, by było zebranie. Tylko radny, ja bym się chciał finansować na przyszłą kadencję. I się parę złotych dużo działa, a burmistrz nie dają pieniędzy. Na tym chodzi. Dziękuję bardzo. Ja tylko proszę radnych na następną sesję, żebyśmy przygotowali sobie interpelacje i zapytania, żeby nie wstawać co 5 minut, tylko wstać, zapytać się konkretnie, zadać konkretne pytania, ewentualnie konkretną interpelację. Dobrze, dziękuję bardzo. Zamykam 19. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za obecność. Co? Dzisiaj.